Na program zaprasza twórca receptury na szokująco dobrą ofertę z dodatkowymi kanałami i nową odsłoną internetu światłowodowego. Telewizja kablowa Telcat. Lubimy zaskakiwać. W ostatni dzień karnawału, a jednocześnie w Wigilię Walentynek, odbył się bal dla seniorów. Chcieliśmy tak połączyć taką zabawę, przebierańcę, jak my to mówimy, z zabawą walentynkową. Dopisała frekwencja, jak zwykle. Seniorzy zresztą są tą grupą, która moim zdaniem bawi się najlepiej. Od początku do końca parkiet jest pełen. Jednym z punktów balu był konkurs na najlepsze przebranie. Zdecydowana większość uczestników podeszła do tematu przebrań z dużą kreatywnością i godną pozazdroszczenia fantazją. Ja pierwszy raz w przebraniu i część mam po wnuczce oczywiście, rękawiczki to po wnuczce, sukienka moja, a resztę oczywiście po wnuczce. Mamy nadzieję, że będziemy się świetnie bawić i będzie wesoło i te 4 godziny wytrzymamy, jak na nasze lata. Widzę, że przebranie jest tematyczne. Tak. Czerwony kapturek, zapomniałam niestety koszyczka, ale babcia już dzisiaj jadła, także... Czyli wilka nie będzie? Nie będzie wilka, będzie wszystko okej, będzie już zabawa tylko. I przyleciała pani na miotle, czy nie? O, przyleciałam na miotle, tak. No tak jak już mówiłam, to srebrny metalik z silnikiem hybrydowym, z ABS-em i z klimatyzacją. Tak, i w Transylwanii byłam na tej właśnie miotle. Bardzo dobrze się leciało. Nagrody za 3 najlepsze przebrania zaprezentowane w tańcu zostały przyznane, ale wszyscy uczestnicy balu bawili się na medal.